Portal InfoFlash, Sławomir Sieźniewski, witam Państwa i zapraszam na informacje. Na początek Parlament Europejski w ogniu krytyki i podejrzeń w związku z aferą korupcyjną byłych i obecnych eurodeputowanych, w tym wiceprzewodniczącej, u której znaleziono torby wypełnione gotówką. W tajnym głosowaniu luksemburski europoseł Mark Angel został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Zastępuje właśnie Greczynkę Ewę Kaili, która została odwołana po wybuchu skandalu korupcyjnego związanego z lobbowaniem na rzecz Kataru i Maroka. W areszcie cały czas przebywa była wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Ewa Kaili, u której znaleziono setki tysięcy euro w gotówce za lobbowanie na rzecz Kataru. Podejrzanych jest też dwóch innych europosłów z tej samej co ona frakcji socjaldemokratów. Wpływowa polityk lewicy Ewa Kaili przez lata należała do najostrzej atakujących Polskę za rzekome nielegalne podsłuchy, za reformę sądownictwa i rzekome łamanie unijnych zasad. Afera korupcyjna w Parlamencie Europejskim ujrzała światło dzienne w połowie grudnia ubiegłego roku. Niemal 9 godzin trwała akcja ratownicza w Browarach pod Kijowem po katastrofie śmigłowca ukraińskiego MSW. Zginął w niej szef spraw wewnętrznych Ukrainy Denis Monastyrski oraz jego dwóch zastępców. W sumie śmierć poniosło 14 osób, w tym dziecko. Na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos minutą ciszy uczczono pamięć ofiar. Prosił o to w czasie swojego przemówienia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Tragiczny wypadek, do jakiego doszło niedaleko Kijowa, wypadek helikoptera, odebrał życie ministrowi spraw wewnętrznych Ukrainy, jego kolegom i załodze helikoptera. Upadł na przedszkole. 14 ukraińskich rodzin straciło swoich bliskich. Wiele kolejnych rodzin traci swoich bliskich każdego dnia z powodu wojny. Wystarczyła chwila. Tak samo jak wystarczyła chwila, dokładnie 3 minuty, by 14 stycznia rosyjska rakieta pokonała setki kilometrów, by finalnie uderzyć w budynek mieszkalny w Dniprze. Zabiła co najmniej 45 osób, kobiet, dzieci. Świat nie może funkcjonować przy obecnych wyzwaniach i zmianach. Kryzys żywnościowy, energetyczny muszą zostać opanowane. Przed nami jest jednak jeszcze jeden kryzys. Kryzys czasu. Musimy odpowiednio szybko reagować na wyzwania, które przed nami stoją. Obecny obszar bezpieczeństwa obserwujemy przez pryzmat wojny na Ukrainie. Tak z kolei w Davos mówił prezydent Andrzej Duda. Jak podkreślał, Polska od dawna ostrzegała, że rosyjska polityka energetyczna to problem polityczny. Kiedy mówiłem, że Gazprom jest w istocie zbrojnym ramieniem Moskwy do uzyskiwania przewag gospodarczych, ale przede wszystkim gospodarczych w znaczeniu strategicznym, osiągania celów dominacyjnych, wielu moich kolegów przywódców europejskich tylko się uśmiechało. To my, nauczeni doświadczeniem szantażu energetycznego Rosji wobec Ukrainy, w sposób zdecydowany przystąpiliśmy do działań dywersyfikacyjnych. Tym pionierem w tym zakresie, rzeczywiście jeśli chodzi o realizację, nie tylko o mówienie, ale o realizację, był prezydent Lech Kaczyński, który zainspirował budowę gazoportu w Świnoujściu. Miliard złotych na rozwój odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich zostanie przeznaczonych w ramach programu Energia dla Wsi. Mieszkańcy wsi, rolnicy będą mogli obniżać koszty produkcji rolnej, a to jest w dzisiejszych czasach tak bardzo istotne. Koszty energii są bardzo dużymi kosztami, niestabilnymi kosztami do tego, więc produkcja energii na własne potrzeby jest tutaj bardzo istotna. Logika tego programu jest taka, rolnik albo spółdzielnia energetyczna w jednym programie uzyskuje kompleksowe wsparcie dla wszystkich odnawialnych źródeł energii. I w tym mieści się wspomniany biogaz, mieści się fotowoltaika, również wiatraki i mała elektrownia wodna. Jeśli chodzi o fotowoltaikę i elektrownie wiatrowe, wówczas powinniśmy stosować magazyny energii, zwłaszcza, że akurat w tych programach chcemy, żeby jak najwięcej energii było wykorzystywane na terenie danego gospodarstwa, danego przedsiębiorstwa. PGNiG Obrót Detaliczny obniżył ceny gazu dla małych i średnich przedsiębiorstw rozliczających się w oparciu o cennik gaz dla biznesu. Obniżka wynosi 150 zł za megawattogodzinę, czyli niemal 20%.
Jak wyjaśniono w komunikacie, nowa cena gazu zostaje wprowadzona za pomocą mechanizmu automatycznej obniżki. Tym samym klienci nie muszą podejmować żadnych działań, aby korzystać z niższej ceny. Jak podkreśla PGNiG Obrót Detaliczny, bezpieczeństwo dostaw gazu do klientów jest dla spółki priorytetem, a decyzja jest efektem wahających się cen na europejskich giełdach. Niższa cena gazu dla małych i średnich przedsiębiorstw będzie obowiązywać do końca marca bieżącego roku. Informacje na okrągło na naszym serwisie TVP Info, a w tych informacjach to wszystko. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.